Stało się. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję i ogłosił datę wyborów parlamentarnych. Tym samym kampania wyborcza oficjalnie się rozpoczęła. Z tej okazji przygotowałem dla Was kolejne, drugie już po trzech latach przerwy zestawienie 10 najgłupszych plakatów wyborczych w Polsce. Numer 10. W 2011 roku jak i Piotr Gadzinowski z SLD postanowił zakomunikować wszystkim, że właściwie to on nie popiera tego całego obklejania miasta przed wyborami, więc na jednej z warszawskich ulic wywiesił billboard z napisem: Jestem przeciw kampanii. Tak, polityk później tłumaczył się, że to tylko taka prowokacja intelektualna i chciał w ten sposób pobudzić ludzi do myślenia. Numer 9 w 2014 roku Arkadiusz Witowski z Komitetu Wyborczego Lepszy Koszalin postanowił zawalczyć o głosy wyborców, chwaląc się, że jest mężem Miss Polski z 92 roku. Nie wiem jak was, ale mnie przekonał. Podobno 10 na 10 polityków, którzy poślubili Miss Polski, nigdy w życiu nic nie ukradło. A wiecie co jest najlepsze? Oryginalną Miss Polski 92 była niejaka Elżbieta Dziech z Bielska Białej. Żona polityka, Dorota Wrubel, była tylko wicemis. Hmm, czy wam też zapachniało Natalią Janoszek? Ale uwaga, mimo to pan Arkadiusz w Wcale nie kłamał. Jak czytamy na Wikipedii, Elżbieta Dziech w trakcie panowania postanowiła wyjść za mąż, w związku z czym musiała zrzec się tytułu na rzecz pierwszej wicemis Doroty Wrubel. Był to rzekomo pierwszy, jak i dotychczas jedyny przypadek takiej detronizacji w historii Polski. Ale chwalenie się, że jest się mężem miss, to i tak lepiej niż swego czasu pan Andrzej z Zeselde, który chwalił się, że jest żonaty z dwójką dzieci oraz psem. Jeszcze to mamy te same problemy, co wszyscy mieszkańcy Pragi. Hmm, to by wyjaśniało, dlaczego mieszkańcom Pragi tak dziwnie się z oczu patrzy. Numer 8. A teraz coś z serii kandydaci, którzy nie zostali jeszcze odblokowani. Panowie Stefan Turowski z PO i Wiesław Świder Spis najwyraźniej postanowili pozostać w cieniu. A tak poważnie, kiedy chcesz być radnym miasta, a nie chce ci się nawet zrobić porządnego zdjęcia do plakatu. Kandydat na prezydenta Stargardu Szczecińskiego też trochę ciemno wyszedł. Ale spokojnie pana Madusy ma poczucie humoru i sam na swoim plakacie napisał, aby głosować na niego w ciemno. Nawet przebrał się za Zorro, bo czemu nie? Lepszy Zorro niż niemiecki rzeźnik. Numer 7. Z kolei pani Monika. Pieczy wygrała internety swoim nie do końca jasnym hasłem wyborczym: Bystra dziewczyna dla odmiany. Ale że dla odmiany dziewczyna, bo dotychczas same chłopy, czy że dla odmiany bystra dziewczyna, bo dotychczas wpisie same tempe No, no, niezły pocisk na swoje koleżanki z partii. Bystrości i skromności z pewnością nie brakuje też pani Agnieszce Trawickiej. Podczas gdy pan Jerzy rozpisuje się o swoich osiągnięciach tyle, ile może, ta krótko i zwięźle rzuca utalentowana. Jak skomentowała koleżanka Ewa, może każdy wie, jakie są jej talenty, więc po co się rozpisywać. Numer 6. Niektórzy lansują się na żonę Miss, niektórym pozostaje budowa kościoła. W 2018 roku 27-letni Mateusz Sawicki próbował przekonać wyborców PiS, aby postawili na jego młodość, fleksując się, że jest kierownikiem budowy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Białym Stoku. Dosłownie jest, gdyż kościół nie był wówczas nawet ukończony. Mało tego, jeden z jego billboardów stanął wprost na terenie budowy. Kto mu w ogóle na to pozwolił? Odpowiedzi możemy doszukiwać się w artykule okoPress. Młody mężczyzna nie ma Dużego doświadczenia w polityce samorządowej, ale ma inne atuty. Jest synem właściciela firmy deweloperskiej Jazbud, a zarazem członkiem jej zarządu. To Jazbut realizuje budowę świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej Róża Nostockiej. Z tej okazji na terenie kościoła stanął ogromny billboard promujący kandydaturę Sawickiego, na którym możemy przeczytać, że jest on kierownikiem budowy kościoła. A jakby budowanie kościoła nie wystarczyło, na innych plakatach, jednemu internaucie wyskoczył nawet podczas gry na telefonie, lansował się słowami ojca Edwarda Konkola. Panie Mateuszu, dziękuję za to, co już dla dzieci drogi uczyniłeś. Jak widać metoda na kościół zadziałała, gdyż Sawicki zasiada obecnie wśród białostockich radnych. Numer 5. Nietuzinkowym hasłem wyborczym mógł pochwalić się również Marcin Duszek, kandydujący do sejmiku województwa lubelskiego. Jak napisał Duch wchodzi z każdej pozycji. Mam jakieś dziwne skojarzenia, napisała pewna internautka. Jeszcze gdyby był on z jakiejś innej partii, byłoby to po prostu dziwne hasło. Ale biorąc pod uwagę, że jest spis, czy ten Duch wchodzący z każdej pozycji, to nie przypadkiem jakaś aluzja do Ducha Świętego i niepokalanego poczęcia. Numer 4. Mirosław Krzysztof Konopko. Konkretny opiekuńczy kochający. Początkowo myślałem, że to jakieś ogłoszenie matrymonialne, a to tylko kolejny kandydat Pisu do Rady Miasta Białystok. Jak widać pan bardzo chciał zabłysnąć kreatywnością, niestety wyszło trochę bez sensu. Mam tylko jedno pytanie: Dlaczego to nie jest para prezydencka? Numer 3. Był plakat przypominający ogłoszenie matrymonialne oto plakat przypominający bardziej wybory mi z dzielnicy, aniżeli do Rady Miasta. Tak, w 2014 roku Ofot w hotel radnej miasta Gdyni kandydowała niejaka Ania. Nie pytajcie mnie o więcej, bo nic nie wiem. Domyślam się tylko, że po program wyborczy trzeba było pewnie pisać na PRIV na ania-buziaczek.pl Na podobny pomysł do Ani wpadła również Asia z Bochni. W tym przypadku najbardziej bawi jednak inna rzecz, że jakakolwiek kobieta mogła kandydować z nowej prawicy Korwina Mikke. Numer 2. Fajnym humorkiem popisał się Zbigniew Łopusiewicz, kandydat na burmistrza Stronia Śląskiego. Chcąc uprzedzić przypadki niszczenia jego plakatów, Wąsy i Brodę postanowił domalować sobie sam. Przypomina mi to tego agenta nieruchomości, który zniszczony plakat przekuł na własną korzyść i zyskał ogromną popularność w internecie. Numer 1. Jednak zachodnie nie wiem o co chodziło Wojciechowi Bernatowi, który kandydując na prezydenta Radomia napisał, że jest jak Kennedy. Tak, amerykański prezydent znany głównie z tego, że po zaledwie dwóch latach swojej prezydentury został... <laughs> Inny plakat mówi nam już nieco więcej. Amerykańskie marzenia, nowoczesny Radom. Ale czemu akurat Kennedy? Jeśli tylko dlatego, że trochę przypomina go z wyglądu, to już chyba wolę zagłosować na pana Chucka Norisa. Okej, okay, tym amerykańskim jak przyczepa Maxa Kolonko akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzedni odcinek z tej serii na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!